Nie skusiła mnie branża jako taka, bo tej branży nie znałem, jak tu przychodziłem. Bardziej koncept mi się spodobał. To jest zupełnie nowa branża, zupełnie nowa dziedzina. Transport kontenerowy, więc zaryzykowałam. I dobrze. To jest po prostu interesująca tematyka. Wydaje mi się, że ciekawszych projektów obecnie no na pewno na rynku trójmiejskim nie ma. Jeśli lubisz dane, to jest idealny obszar, prawdę mówiąc, idealna branża. Osobiście uważam, że branża transportowa jest jednym z miejsc, gdzie dane, gdzie Big Data Analytics mają realny wpływ na organizację, która z kolei ma realny wpływ na światową gospodarkę. Nowe rzeczy, nowe technologie, dobra zabawa, jakby, no bo na co dzień my nie mamy do czynienia z tym, że to są kontenery, a nie na przykład, nie wiem, cokolwiek innego. Chyba, że mówimy o Dockerze. No, no tak. Jeżeli ktoś chce i ma dużo energii, dużo pomysłów, dużą wiedzę lub chce ją budować, to to jest super miejsce, żeby zacząć lub kontynuować swoją podróż w IT. Jak najbliżej biznesu. Jak najbliżej biznesu, klientów, partnerów biznesowych. My nie jesteśmy zespołem IT, który gdzieś tam siedzi daleko, w dalekim kraju i dostaje specyfikacje i ma je tylko przetworzyć na kawałek oprogramowania. My jesteśmy w bardzo wielu przypadkach od samego początku. My siedzimy z biznesem, analizujemy, tworzymy specyfikacje, potem produkujemy te rozwiązania, testujemy wspólnie i wydaje mi się, że to dosyć unikalne. We care, we move, we deliver. To jest atmosfera Hapag-Lloyda, że tutaj po prostu jest jak na statku i że wszyscy są jedną drużyną. I o ile czasami używa się tej metafory tak po prostu w odniesieniu do organizacji, o tyle tutaj, w tej konkretnej organizacji, ta metafora naprawdę ma rację bytu. I ja wierzę, że tak jest.